Gotowy? Robimy razem przegląd TikToka. Zobaczymy, co się w ogóle dzieje na tym TikToku, no i co ludzie sprzedają. 10 tysięcy euro na tym produkcie, na tej kostkarce. Muszę ci powiedzieć, że chyba ściema, dlatego że ta kostkarka jest dostępna praktycznie w każdym sklepie AGD i jeżeli chciałbyś sprzedawać taką kostkarkę, to musiałbyś na wojnę cenową, więc moim zdaniem nie. Tym bardziej, że taką kostkarkę sprzedają 2-3 firmy w Polsce, więc kiepski produkt. Brato? A! Co to jest? Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, przeczytałem w komentarzu. Jest to do prostowania włosów. Prostownica. No muszę ci powiedzieć, prostownice się sprzedają. Teraz patrzę sobie tutaj na ilość wyświetleń. 105 serduszek, 400 komentarzy i 1000 osób dodało. No muszę ci powiedzieć, że to ma potencjał. Zobacz jaki krótki film, ile on trwa, 8 sekund z reklamą. No bardzo, bardzo fajnie. Idziemy dalej. Random Amazon finds. This is a spider catcher. It helps you pick up the creepy crawlies and throw them outside with... Już myślałem, że będzie o tej lampie z książką, bo tyle osób próbowało sprzedać tą lampę z książką i nigdy się nie udawało, ale teraz do łapania pająków. A, to taki przegląd, że do łapania pająków. Fajny produkt, ale on się w ogóle nie sprzedaje na rynku polskim, bo u nas nie ma, jest tylko jeden ten pajączek, nie pamiętam jak on się nazywa, ale bardziej u nas do komarów, ok? Idziemy dalej. O, czyszczenie ucha. Bardzo fajne. Muszę ci powiedzieć, że kiedyś próbowałem to sprzedawać, nawet mi zostało. Wprawdzie używam to do zaglądania w różne dziwne miejsca, ale nie do ucha. Sorry, że przerywam ci ten film, ale mam dla ciebie ważny komunikat. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio napisałem i wydałem książkę Dropshipping Instrukcja Obsługi od A do Z. Jest tutaj 300 stron konkretów, jak otworzyć swój własny sklep internetowy. Masz tutaj masę szczegółów, masz checklisty, jak zacząć, jak skonfigurować reklamę, jak wybrać produkty. Gorąco cię zapraszam. Niestety nakład fizyczny już powoli się wyczerpuje, a jeżeli jesteś zainteresowany, to wejdź na instrukcjadropa.pl. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Ok, taki przegląd. Lewitująca lampa, bardzo fajny produkt, tylko że drogi. Trzeba wiedzieć, jak się sprzedaje takie droższe produkty, bo one chyba kosztują około 300-400 zł w hurcie, więc odradzałbym początkujący. To jest film, gdzie masz bardzo fajny przegląd tych filmików. Jest jeszcze jeden bardzo fajny trik, że możesz sobie wejść w bibliotekę filmów. Jeżeli uda ci się znaleźć ten film w bibliotece, to będziesz wiedział, zainteresowanie którym przedmiotem było największe. A tutaj po statystykach patrząc, prawie 400 tysięcy serduszek, no 1600 komentarzy. Jest interesujące. Zobacz, jak ludzie kochają gadżety. A ty tylko musisz wziąć, znaleźć odpowiedni gadżet i zacząć go sprzedawać. Dobra, lecimy dalej. Ok, Amazon Finds to jest jeden z hashtagów, które powinieneś obserwować. No i zobacz, że tutaj też ktoś wrzuca fajne rzeczy z Amazona. I w tajemnicy ci powiem, ale nikomu innemu nie mów. To jest także jedną z moich źródeł inspiracji. No nie będę całego oglądał, jest tutaj kilka takich starych gadżetów, na przykład tak jak teraz tutaj się pojawiło, że to jest safe w postaci książki. A, ale to jest stare. No, fajny też przegląd. I ta kolekcja jest 100 razy lepsza, bo powiem ci, że tu po prawej stronie 4 miliony serduszek i 12 tysięcy komentarzy. Masakra, naprawdę. Jak ja bym zaczynał, wziąłbym, pociął sobie ten filmik z każdym przedmiotem i każdy przetestował. Nie ma opcji nie sprzedać. Taki unboxing to jest jeden z ciekawych formatów. Znam ten przedmiot, jeszcze go nie testowałem. Na żywo wygląda trochę bardziej tandetnie, ale zobacz, 20-sekundowy filmik i teraz powiem ci, ile osób to oglądało. 82 tysiące, nie ile oglądało, a ile dało serduszek, bo tu akurat nie ma tych statystyk. 82 tysiące osób i 2000 komentarzy. Wow. To akurat nie jest film z AliExpressu, nie możesz go pożyczać, ale myślę, że ten przedmiot jest ciekawy, ale jest on droższy. Z tego co pamiętam, około 200 zł gdzieś kosztuje.
bardzo ładne miliony, nie wiem co tam były, chyba dolary kanadyjskie. No ta drukarka, znam tą drukarkę. Powiem ci jeszcze ciekawości, że dwa dni temu jedna osoba testowała tą drukarkę, wysłała mi statystyki i niestety na rynku polskim ona nie zadziałała. Pamiętaj, że to co działa na rynku zagranicznym nie zawsze da się jeden do jeden przenieść na rynek polski. Nie, to takie, to jest klauzula sumienia, nie będę sprzedawał czegoś takiego, bo widać, że sama chemia, później to dzieci piją, więc bazując na klauzuli sumienia idziemy dalej. Działa? Ej, brak mi słów. Pierwszy raz widzę ten przedmiot. Jak większość przedmiotów gdzieś tam już widziałem po kilka razy, a ta obieraczka, no powiem ci, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. No a tu widać, że zainteresowanie ogromne, 300 tysięcy serduszek. Fajne, warte rozważenia. Szczególnie, że branża taka związana z kitchen, czyli kuchnią, jest bardzo popularna. Gdzie kupić produkty, które sprzedasz w Polsce z ogromnym zyskiem? Otwórz sobie Allegro, wpisz sobie robot odkurzacz, następnie ustaw oferty, popularność największa, a teraz sobie sprawdzimy ten odkurzacz w cenie. Czy teraz zdjęcie tego produktu? To jest bardzo fajny film edukacyjny, nazywa się kanał Importer Paweł i on pokazuje jedną ważną rzecz. Dużo osób myśli, że te ceny, które są Allegro, to naprawdę są wyżyłowane, że sprzedawcy do tego dopłacają. A tutaj zobacz, że importując można naprawdę na tym sporo zarobić. Co ciekawe, w tym moim modelu, też którym opisałem w książce, to dropshipping jest takim startem, a później jak już zaczniesz mieć obroty, to gdzieś tam finalnie zostajesz importerem. Więc bardzo, bardzo fajny film. Pozdrawiam Pawła, jak mnie ogląda. Fajnie się to oglądało i można sobie uświadomić, że też AliExpress, Alibaba nie są najtańszymi portalami. Alibaba jest właśnie do tych zakupów hurtowych, a jeżeli chcesz kupić naprawdę tanio, to 16,88. Na wnętrze terapii. Zaraz sobie, to jest kolejny, ale polski znaleziska w internecie, gdzie możesz się zainspirować produktami, które są sprzedawane. Chyba kurz, kłaki, okrągły piasek i wszystko co małe i drobne. Wystarczy wrzucić ją do torby i potrząsać, a położyć umyć. A i ta kulka działa, czy to ściema? Może sobie zamówić. Można ją umyć, jest z powrotem gotowa do działania. Znaleźć. Dziwne to. Idziemy dalej. Moja ulubiona branża, kitchen, czyli kuchnia. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale na moim kanale jest jeden case study opisany od A do Z, gdzie właśnie przedstawiam, jak sprzedawałem wyciskarkę do czosnku. Zapraszam Cię na kolejne filmy. A jeżeli Ci się podoba, to pamiętaj, nakarm algorytm i daj lajka, to zrobię część drugą. Wow, to do piwa muszę być. To zawsze wkurza, że jest ten. A poza tym, nie wiem czy wiecie, jak dzieciom dajecie słodkie napoje, tak naprawdę to lepiej nie dawać dzieciom słodkich napojów, ale jak już dajecie i jest lato i latają osy i pszczoły, to lepiej czymś to zatkać, więc myślę, że fajne. O! To jest klasyka, ten otwieracz wina. Tyle osób się nim jara. Niestety nie znam ani jednej osoby, która uruchomiła kampanię z tym otwieraczem do wina z sukcesem. Nie wiem dlaczego. Wow, ja też bym skoczył. No, zobaczcie jaki fajny filmik. 7 sekund. Naprawdę, jak robicie filmy na TikToka i ostatnio dostałem filmik, gdzie ktoś reklamował mopa i ten film trwał minutę 20, jak ktoś czyści, zmywa, wrzuca i tak dalej. Bez sensu. O, Wenecja byłem. Nie, ta łyżka powinna być zakazana. Słuchajcie, naprawdę. Przez ostatni rok widziałem około 40 kampanii, gdzie ludzie sprzedawali te łyżki. Tragedia. Takie łyżki są dostępne też w każdym sklepie, w supermarketach, więc nie, łyżka to nie jest dobry pomysł. 5-10 lat temu może tak, ale nie dzisiaj. Wow, Vulcano. Vulcano to jest taki rodzaj nawilżacza i naprawdę jest zmora nawilżaczów. Każdy, kto zaczyna dropshipping, zaczyna od nawilżacza powietrza.
i to się nie sprzedaje. Może inaczej, jeżeli to dobrze zrobisz, to uda ci się sprzedać, ale nie będzie jakiegoś takiego boomu. I też jest ważny okres. Jeżeli ktoś nawilżacze sprzedaje na przykład w lipcu, kiedy jest upał, to nie, bo wtedy otwieramy okna i nie ma tak suchego powietrza, poza tym one mają małą wydajność. One przydają się w zimie, więc warto je na przykład w październiku reklamować. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma pomysłu na prezent dla drugiej połówki, to bardzo chętnie kupuje takie nawilżacze. Amazon Home Fund. My girlfriend never drinks water, so I bought this wireless water dispenser that you put by your bed and it was super easy to set up. It lets you choose the amount of water and then it fills up automatically. To jest produkt, którego reklamę widziałem na Facebooku. Chyba nawet 1:1, tak jak tutaj jest. No i muszę ci powiedzieć, że tam się jakoś sprzedawało, sądząc po ilości komentarzy. To jest fajna drukarka, ale z tego co kojarzę, jest to na papier termiczny. Więc nie wiem, czy najlepszy pomysł. Amazon Summer Must Have. This sounds crazy, but this mini fan is made for underneath your clothes. It clips onto your waistband or belt and has three different speed options. Rany, co ludzie wymyślą. A mi tutaj się przypomina takie klemy pod kolana, które powodowały, że po prostu mniej obciążałeś kolana i ludzie się na to też rzucali. Ja takie rzeczy nie sprzedaję. Jeżeli widziałeś wcześniejsze moje case'y, to zawsze jest to taki produkt, który naprawdę ma wysokie oceny i działa. Z aplikacją taka wentylacja. Kurde, nie jest to głupie, jeszcze ładowanie na USB z aplikacją? WC? No, powiem wam, że fajne, ale wygląda na porządne i będzie raczej drogie. No tak. Szafka łazienkowa. To jest temat, który znam i który lubię. Jeżeli wejdziesz sobie w moje filmy i poszukasz, to ostatnio właśnie opublikowałem case'a od A do Z, że pokazałem wszystko. To jest nawet nazwa sklepu tradento.pl. Pokazałem, jak tworzę reklamę i jeden z produktów właśnie była szafka łazienkowa. Trochę inna niż ta, ale ta widać, że jest bardzo fajna. 1,6 miliona serduszek. Zobaczcie, ile emocji może wzbudzi nas szafka pod prysznicem. Kto to będzie sprzątał? Trochę za długi, już się znudziłem. A może to jest taki film, gdzie oni po prostu zrobili to na odwrót? LEDy takie na czujki, to muszę ci powiedzieć, fajnie wygląda, wydaje się, że będzie sprzedawało i zawsze jest lipa. No, tu znowu taki przegląd, widać, że kilka ciekawych produktów jest, ale minutę 10 trwa, to idziemy dalej. W ogóle jakie nawiązanie? Może ja myślałem, że będzie coś wodnego, a tutaj jak pani pokazuje, jak lepić pierogi. Ale wiecie, że to jest najgłupsze w tym wszystkim, że to działa, ma 1,5 miliona serduszek, no ale jest napisane fake product advertisement, czyli fejkowa ten. Śmieją się z ludzi robiących reklamy. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o przedmioty. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli pod tym filmem pojawi się 20 komentarzy, to nagram część drugą. Chcę po prostu dowiedzieć się, sprawdzić, czy ten format wam się podobał. Co dalej? Dalej was zachęcam, żeby oglądnąć film, gdzie właśnie pokazuję od A do Z, jak uruchamiam sklep internetowy, jak tworzę reklamy, jak ta reklama wygląda, czy taki tutorial od A do Z. I zobacz, jak to wygląda od strony kuchni i też zobacz, jaki produkt sprzedawałem, który troszeczkę, widzisz, wpisuje się w taki trend TikToka. Tam akurat reklamowałem na Facebooku.